Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Długości boków trapezu równoramiennego są równe 12, 13, 2 i 13. Wysokość HTO trapezu jest równa. Zobaczmy, z treści zadania możemy wywnioskować, że górny bok, górna podstawa będzie miała dwie jednostki długości. Tutaj jest trapez równoramienny, czyli tu musi mieć 13 i tu musi mieć 13. I dolna podstawa będzie miała długość 12. I teraz zobaczmy, ponieważ górna podstawa ma dwie jednostki długości, czyli jak poprowadzę drugą wysokość, to na dolnej podstawie też mam odcinek o długości dwóch jednostek. To zobaczcie, na ten odcinek przypada 5 jednostek i na ten odcinek też przypada 5 jednostek. 5 plus 2 plus 5 daje nam w sumie 12, czyli tyle co podstawa dolna. I teraz stosując stwierdzenie Pitagorasa, możemy policzyć sobie h. Jak to robimy? Piszemy 5 kwadrat plus h kwadrat daje nam 13 do kwadratu, czyli 25 plus h kwadrat to jest 169, czyli h kwadrat to jest 169 minus 25, czyli 144, czyli nasze h to jest pierwiastek ze 144, czyli 12, czyli odpowiedź D.